Cześć, witam wszystkich z powrotem na moim odcinku. Jak widać, gramy z moją znajomą, Patrycją, i więc u niej też link do jej kanału będzie w opisie, ją możecie też zasubskrybować, a my zaczynamy grę. Oczywiście jej obraz będzie u niej na kanale. O, tak formalnie. A jak miało być nieformalnie? No nie. Kurwa, kto mi tu kredkami rysuje? Normalnie. Twoje dziecko zagubione. Bym chciał już dziecko znaleźć. Zrobić co nie możesz drugiego? A z kim? Nie wiem. A z kim chcesz? Masz już tu wszystko? Co? Skrzynko. Może znajdę coś ciekawego. Zegarki najlepiej. Będziemy wysadzać matkę, jak przyjdzie. I drzew, nie. No ja matkę na ogień załatwię. O, znalazłem zegarek, po wilku mowa. Ja matkę na ogień załatwię. Tylko nie dednij przy okazji. Nie no, uderzę i uciekam, nie? Ale mi ścinanie drzew dość sprawnie idzie. O co ci chodzi? Czasem nie zadążasz już zbieraniem. Kolejny zegarek, jestem mistrzem. Nie drzewo, zostaw drzewo. Walizkę. Ja też mam zegarek. Ta, zegarki z zegarkami, gorzej z końcami będzie. Zdzisławy okradniemy. Może mają pieniądze. I Maćka z klanu. Uuu, sarenka. Kulik mi uciekł. Uciekła. Gdzie jesteś? W dupie samolotu. Bo ty lubisz od tyłu wchodzić. Zależy gdzie i w co. O, kolejny zegarek. Kurwa, bogata w te Rolexy jesteś. I nie tylko w to. Idziemy już? Jakbyście chcieli ludzie, to piszcie, co można tutaj zrobić w komentarzach. Gdzie jesteś? Dobra. W którą stronę idziemy? W lewo czy w prawo? W przód! Dobra. Dobra, w tamtą. Biegnę przed siebie. Mam zajebistą ilość FPS-ów. No, ja też. Gdzie jestem? W lewo teraz. Kamerki. Mój się zmęczył. A ty wolno biegasz. Ja idę brzegiem plaży, może coś znajdę. Wiem, gdzie idę. Idę po więcej walizek. To zazwyczaj dzida było. Ale nie w tym. Weź garnek. Cię. Będziemy gruchówkę gotować. I pomidorówkę. Nie lubię. Jutro na obiad będzie pomidorowa. Zrobiona z rosą wczoraj. Nie umiem śpiewać, nie? Że co? Mówię, że nie umiem śpiewać. No nie. Wodkę znalazłem. Ja też. Można chlać. To jak przyjdą Zdzisławy, to zaprosimy ich na chilika. Parapetówę. Dokładnie. Dziodora! Co? Mam coś dla ciebie, odwróć się. Biegnie z głową rekina. Spadaj, jeszcze mnie z tym zgwałcić będziesz. Murzyna gwałcić. Murzynów się nie gwałci. No ci nic nie mam, żeby nie było. Że już powiedziesz, że rasistka. Ja do murzynów nic nie mam. Walizka! Ale murzyn to takie brzydkie słowo. Będzie ciemnoskóry. Agim! Jebą w coś kamieniem, nie wiem czy w ciebie. Miałam zamiar w ciebie, ale... Ale że masz za to nie trafiłaś? Mam coś końców? Co innego nie trafiasz. Nie mam końców, no.
On tylko grube same. Bym skomentowała, ale zostawię to bez komentarza. A co byś skomentowała? Bo z chęcią posłucham twojej wypowiedzi. Nie, bo mnie potem pobijesz. Dziewczyn nie bije. To się zemścisz. Utopisz mnie. Nie, nie będę cię topił. Przyjdą kanibale, a ty zamkniesz drzwi i mnie do domu i wpuścisz. No matkę naślę na ciebie. O, jeszcze gorzej. Walizki. Jep. Alkohol. Ale alkoholu nieletnim się nie daj. Stój tu, stój tu. Spadaj. Kurwa, się zgliłaś. Spadaj. Ja już pluję tym alkoholem, żygam w nim. No to na co tyle chlałeś? Ja nie chleję, ja kulturalnie konsumuję go. Wmawiaj se dalej. Potem ściana musi cię podpierać. Nie, tu ja ścianę podpieram, tu ściana była piana ostatnio. Tak. Myślałem, że matka tu siedzi już. I ta ściana do mnie dzwoniła? Co? Dobrze wiedzieć. Uiii. Pewnie i tak pół filmiku wytnę. Bo nie będzie nic się działo. Ja tam cięć nie robię. A ja robię, bo po co mam puszczać coś, co jest nudne. No nie, może cięcia zrobię. Piłeczek penisowych. Idę na statek po linę. Dobra, przyda się, przyda się. No, będę sobie robić tego. Siekierkę z kamienia. Widzę żółwia! Wyłaś na ląd. Wyłaś na ląd. Wyłaś! Trzeba cię ubić. Wyłaś! Płyń! O, jeszcze jeden. Płyń! No płyńżeś! Idź na statek, ja tu kawałek w drugą stronę. Nie, żółwie ubijam. Bo potem nie znajdziemy ich. Dobra. Ja tu idę kawałek w drugą stronę zobaczyć, co jest. Okej. Bo cały czas tylko w jedną chodziliśmy. No co z tym żółwiem nie mogę go ubić? No co jest? Wiesz, że tu w pobliżu jest drzewo kanibali? Wiem. Ej, czemu go nie mogę ubić? W łeb po prostu mu musisz. A. Mam cię. Haha. Ha. A ja w skorupę waliłam. Dziwnie to zabrzmiało. Walić w skrup. Masz tyle skojarzenia po prostu ze wszystkim. To tym razem tobie też łódkę wybudujemy. Sorry, wódkę. Wódkę? Wódkę? Ja powiedziałem wódkę? Miałem na tak myśli łódkę. Miałem na myśli łódkę. A ja słyszałam wódkę. Bo tak powiedziałem. Co, ty chcesz niepełnoletnią upić? Cicho, cicho. Nie wiem, ciekawe czy to było słuchać. Ja słyszałem bynajmniej. Zobaczymy na filmiku jak będzie. Pozdrawiam moją mamę. Jeżeli to było słuchać. Twoja mama to ogląda w ogóle? Moja mama? No. Nie, ale ktoś tam ogląda ze znajomym. No to ja też ją pozdrawiam. Znów coś krzyczy. Noż. Musia kochana ma lody. Nie, no zgadnij co. Co, kanibal? Tak, Mietka spotkałem właśnie. Mietek! Mietek? Byłam na statku specjalnie po linę i liny nie wzięłam. To tak jak ja wczoraj do sklepu po smarowanie poszłem o 23. Jakie smarowanie? Masło. A myślałam, że wazelina. Nie, takich bajerów nie używam. Mówisz, łatwo wchodzi zawsze, więc nie potrzebujesz. No. Ej, bo znalazłam jedną linę. Gdzie ty mówisz, że druga jest? Jedna jest zaraz, jak wejdziesz na górę statku. No wiem. A druga na końcu. A nie chcę. A, tu.
Git. Tej drugiej na końcu nie widziałam. Przepraszam za hałasy w tle. Ściany cienkie. Więc zapraszać ludzi na dziwne rzeczy nie mogę, bo będą wszystko słyszeć. A co masz na myśli dziwne rzeczy? A domyśl się. Nie, to nie to. Ej, no, kamień spierdolił. Jej! Mogliście nacisnąć drzewo. Jestem dobra w rąbaniu. Dobra, to ja już idę i... Gdzie się budujemy? Gdzieś tutaj blisko statku. Dobra, byleby było można na razie save wyrobić im tam, nie? No. Wiesz, że ja już dwóch spotkałem mietków? A daleko tutaj od tam, gdzie no, jest? No, sporo. No to dobrze. Ale jeżeli już nam zaczną przychodzić, jeżeli już ich spotkałem, to coś czuję, że szybko zaczną przychodzić. No, bardzo możliwe. Znowu gdzie się budujemy? Ja zaraz postawię tam plan. Myślałem, że co innego postawisz. Nie, to nie teraz. No gdzieś ty pobiegł, bo nie wiem, gdzie rąbać drzewo. No rąb tak naprzeciwko statku, jak rąbałaś poprzednio. Lubię rąbać. Drzewo, masz na myśli? Nie, ciebie. Aha, okej. Dlatego przyjdę do ciebie z siekierą. Hello. Uważaj, żeby ci drzewo na łeb nie spadło. Wiesz, że ona leci, co nie? Utopiłaś deskę. No i dobrze, jak nie ma cycków, to po co? Tutaj budujemy co? Patrz. Gdzie? Tam! No. A ja tu zaczęłam rąbać. To przynieś te deski szybko stamtąd, gdzie ja po resztę pójdę. Ej. Czemu zawsze się ciemnoskórych do pracy wysyła? Ale murzynki mają większego od ciebie. Hej, nie skomentował. Nie, bo się koncentruje. Ale teraz może tak daleko latać, żeby rąbać. To ja rąbię, a ty znosisz. Tak będzie najszybciej chyba. No. Drzewo mi uciekło. Gdzie ono wylądowało? Fajne drzewo mi uciekło, no. 177. Jejku, no. Nie przesadzasz. Coś, ale patrz, jakie to duże. Coś ty tam wybudował. Wow. Wow. A potem schody. Z kolejny 177. Potem będzie trzeba to jakoś ogrodzić, bo przyjdzie ta zmutowana matka i wszystko rozwali. Macoszka przyjdzie? No. Tum, tum, tum. Cioch. 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 Cioch, cioch. Leci! Bom. No to więc teraz będziemy budować, zrobisz cięcie. Wrócimy jak już większość zbudujemy, albo po tym jak już zbudujemy. O, teraz jest różowe. Wcześniej było czerwone. Nie ogarnę. I witam po przerwie. Jak widać, zostało nam już tylko 17 desek drewna do przeniesienia. Można powiedzieć, że zajęło nam to 3 dni. Oczywiście 3 dni w grze. Bo kto by uwierzył, że w real? No wiesz, jakbyśmy byli tak leniwi. Ja jestem leniwą osobą, ale bez przesady.
Gdzie moje drzewo? Gdzieś tu jeszcze leżało. Nie, zetnij. Czemu ty mnie wykorzystujesz do ścinania drzewa? Wiesz, dokąd ostatnio mieliśmy obcięte drewna? Dokąd? Jeszcze dużo dalej. No bo... Bo dobrze. Bo ja ścinałam mnie ty. Nie, bo ja dynamitami rzuciłem przecież. Ta ściął 4 drzewa i od. A właśnie, ludzie, i piszcie w komentarzach, gdzie jest katana i lepsze siekiery. W internecie możesz to znaleźć. Ja chcę, żeby widzowie napisali. Bo ty masz jakieś. Tych 20 tam. Posiadasz może linę? Co posiadam? Linę. A, owszem, w czym posiadam. Ale sobie na statek możesz płynąć i wziąć. Nie mam na statku już. A, bo pewnie ja zabrałam dlatego. Nie, bo ja wziąłem też już. No to co ode mnie chcesz zabierać? Bo ja już nie mam ich. Coś ty z nimi zrobił. Dobra, aj. nie czyni więcej na razie. Dobra, ale chcę chociaż dokończyć ścinanie tego drzewa. Bierz deskę pod pachy i chodź. Nie mogę, bo wietrze pachy. Pościnałam dużo drzew, teraz wietrze pachy. Chyba, że chcesz mieć śmierdzące drewno. Mogę w sumie tego... przynajmniej kanibale by pouciekały. I ostatnie włożenie drewna należy do mnie. Yep. Już się boję, ile drewna będzie trzeba. Co ty tak krążysz? Nie chciałem coś zamontować, ale się nie dał. Ty rób lepiej te schody. A może z drugiej strony? Czemu? Bo z tej strony będzie szło ten mostek na tamte drzewo. Dobra. O, to ja ten mostek od razu zrobię, co? Nie, dopiero jak wejdziemy na górę. Czemu? Lepiej będzie. Walijski. To leki mam. Więcej leków. Bo mi się teraz monety przydały. Gdzie można monety znaleźć? Ej, te walijski chyba się zrespiły. Już. Trzydzieści osiem. Ja myślałam, że więcej. Także znowu wracamy pod koniec budowy. Zaklinowałam się! Witamy, jednak wrócimy wcześniej. Odwiedzili nas nasi przyjaciele. To twoi. Nasi. Twoi, co moje, to i twoje. Znajomych. Ja nie mam znajomych. Ci z nimi baw, ja uciekam. Patrz, odwrócił się i poszedł. Nie wiem, uciekam do wody.
Już mogę wyjść? Ja z nimi nie walczę na razie. Póki nie mam gdzie uciec, z nimi nie walczę. Nie walczę. Chcę popatrzeć, jak ty się z nimi bijesz. Widzisz gdzieś drugiego? Nie. A ja ani nie widzę, ani nie słyszę. Także wracaj do roboty. A, dzięki. Nie ma za co. Szybko nas odwiedzili, nie? No. I po co, żeś zapraszał chałupa nieskończona, a ty znajomy? Ja już parapetówę organizuję. Jestem ciekawy, jakiego hejta dostanę w komentarzach. Za co? Że kobietę do roboty wywalam. Równouprawniania, coś tam, coś tam. No dobra, patrz, ja sobie... W nocy feministki gadają. Nie wiem, nie interesuję się tym jakoś. No też nie. W ogóle się niczym nie interesuję. No, się interesujesz. Wyglądasz ten filmik? Co nie, pana nie. Najbardziej denerwuje? Co? Wodór, coś tam, hemoglobina, takimi rzeczami się interesuje. Nie, nie, nie. Co pana najbardziej interesuje? To nie oglądam. Wpisz sobie na YouTubie, co pana denerwuje. Może kiedyś. Ja wiem, co pana denerwuje. No co? Jak ciebie łaskoczę. Ty, ale to tak moje słabe strony musisz mówić na odcinku? Tak. Bo ja nagrywania nie wyłączyłem. To wytniesz. Przeleciał obok ciebie kamień gdzieś? Jaki kamień? No ja kamień w ciebie rzuciłem. Pomyślałam, że Kamila. Ludzie do mnie piszą. Moja mama w tle, pozdrawiamy. Pozdrawiam panią. No, to pani nie znasz. Może niedługo poznam. Chciałbyś. Na co, nie zabrodzisz mnie do siebie? Nie. Tu chodzisz? Tak, nie, tak sapie mój. Koń. Nie, mój murzyn. Ej, za chwilkę wracam. Dobra. Stanę gdzieś z boku. Podwierz, wejdź. A gdzie idziesz? To tajemnica narodowa. Co? A nikt z narodu o tym nie wie. Dlatego tajemnica narodowa. Dobra, za chwilę wracam. Za 2 minutki. Dobra, spoko. No to ja robię krótkie cięcie. Zaraz bawię. Co ci chodzi w tym momencie? No, zgubiłaś dziecko. Samolot się rozbił. Gdzie masz dziecko? To pytanie dotyczy się ciebie tak samo. To moje gdzieś po lesie się bawi z przyjaciółmi. To pewnie zabrał mojego, kurczę, i nie mogę go teraz znaleźć. Chyba ja ty! Gdzie drewno? Nie ma, skończyło się. Na pewno poszli do jaskini się gdzieś pobawić. Mam nadzieję, że nie w doktora. Nie, mój gustuje tylko w dziewczynach. Znaczy ja powiedziałam, że miałam syna. To no. Była córka, tylko że lubi ubierać się jak chłopak. Aha. To też mam taką nadzieję, że nie w doktora, bo jeszcze mój czasami coś odkryje. Skrzynki się respią. No mówiłam.
O kurwa, już lekarstw jestem pełen nawet. I ukończyłem. Jej! Znów ostatnia bela należała do mnie. Trzeba podskoczyć. Znów zjebałeś. Z ziemi się ciężko buduje. Jej! To teraz idziemy spać. Wej! Mój człowiek jest mokry. Mój też. I głodny. No co mi się pod nogi wchodzi? No przesuń się, no. No nie można spać, no. Ej, dobra, to jak pójdziemy spać, to... Ej, bo mi potem tego odcinka będzie fuj. Będzie trzeba montować. Da. Wiesz, że jedno z drzewo te kanibali stoi tam, a drugie tam? Wiem. Jesteśmy otoczeni. W ogóle te drzewo to na co? Nie, one już nic nie... Kiedyś chyba coś tam oni się chodzili modlić. A teraz już nie? O kuźwa. Co? Drzwi mi jeszcze same do pokoju otworzyły. Duchy! Nichuja! Przeciąg! Nie wierzysz w duchy? Nie. A wierzysz, że w diabła? Mhm. Ani w Boga, ani w diabła. Hej! Dobra, to co, kończymy ten odcinek na razie? No. Dobra, także do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście subskrybujcie kanał Dziadory. Dziadory? A jakkolwiek by się tego nie wiedział. Diodora, nie Dziadora. Sam jest idiot. Dziadory? Do zobaczenia w następnym odcinku, o ile przeżyje Sebastian. Nie gwarantuję ci tego. Oj, bywa. Także subskrybujcie ją. Oczywiście zapraszam do oglądania. Pod koniec odcinka to mówisz? Tak. Do oglądania następnych odcinków. Boże, o to mi chodziło, co? Sprecyzuj to. Gdzie ty jesteś, bo cię nie widzę? Ja? Już czekam, aż łóżko mi się włączy. A to pode mną jesteś. No, ale wolę być nad tobą. O, twoją nogę widziałam.